Witają Państwa serdecznie. Jarek Świątek. I Edward Durda. Rozpoczynamy od walki, która rozpoczęła galę w Warszawie. Piotr Rakowski kontra Marian Ziółkowski. Oglądamy dogrywkę w tym pojedynku, bowiem 10 minut rywalizacji nie przyniosło rozstrzygnięcia. Sędziowie uznali, że potrzebują jeszcze przez kilka minut oglądać zawodników, by wyłonić tego, który ewentualnie sięgnie po zwycięstwo. Piotr Rakowski reprezentuje warszawską Palestrę. Marian Ziółkowski jest zawodnikiem Okniński Team. Piotr Rakowski, spodenki białe, Marian Ziółkowski, spodenki czarne. Już mamy walkę w klinczu. Rakowski dopycha do siatki swojego rywala. Będzie chyba próba obalenia. Fort Wola był areną tych zmagań. Duże zainteresowanie kibiców, świetna oprawa tego widowiska. No i rzeczywiście ta impreza miała udowodnić co niektórym, jak wygląda ich status, na ile są ewentualnie zawodnikami, którzy w stolicy mogą mówić o sobie, że są postaciami wiodącymi w tej odmianie, w tym miksie sportów walki, jakim jest MMA. Tak, przede wszystkim bardzo ciekawa koncepcja całej gali, konfrontacja warszawskich klubów o prymat w stolicy. No i zobaczymy, pierwsza walka, runda dodatkowa. Tych ośrodków MMA w kraju jest kilka, ale z kolei Warszawa oczywiście zawiera kilka klubów, w których ta nowa stosunkowo odmiana sportów walki rozwija się bardzo prężnie i dynamicznie. Zresztą słychać było po reakcji widowni, że zjawiły się tu całe grupy sympatyków, poszczególnych zawodników, poszczególnych klubów. Stąd też atmosfera była rzeczywiście bardzo gorąca. Obserwujemy, proszę Państwa, walkę w klinczu. Rakowski dociśnięty przez Ziółkowskiego do siatki. Tutaj kolanami wcześniej Ziółkowski rozbijał udary wala. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Cały czas zwarcie. Prezentujący bardzo wyrównany poziom. Walka rzeczywiście cały czas na styku. Stąd też właśnie decyzja sędziów o tym, że potrzebna będzie dogrywka w tej walce. No tak, niesamowicie trudne zadanie przed sędziami co do wypunktowania wyniku tej walki. No ja na razie nie mam faworyta. Zobaczymy, może ta runda przyniesie rozstrzygnięcie. To jest tak zawsze w pojedynkach MMA, że ta trzecia runda dodatkowo wymaga jeszcze dodatkowych sił. Te rezerwy wytrzymałości, kondycji trzeba rzucić na szale. No i poza akcjami technicznymi to jest także tutaj ogromnie istotne. Tak, teraz sędzia przerywa tą walkę w klinczu i rozpoczynamy w stójce. Każdy z nich, choćby te minimalne przewagi, stara się wytworzyć. W trakcie podstawowych 10 minut nie dało się uzyskać zdecydowanej przewagi jednego nad drugim, mimo zaciekłych prób z obu stron, i Rakowskiego, i Ziółkowskiego. Przede wszystkim Marian Ziółkowski pokazywał nam świetne kolana w klinczu. Rakowski za to punktował celnymi uderzeniami typowo bokserskimi. Ta runda, głównie walka w klinczu, kolejny raz Rakowski dopnięty do siatki, kolana Ziółkowskiego. Ciężko tutaj na razie wskazać jest faworyta w tej walce. Sędzia z uwagą przygląda się tej rywalizacji. Kolejne znowu to ciśnięcie Rakowskiego do siatki. I chyba sędzia znowu przerwie tą walkę w klinczu i zaczną od środka klatki. Przede wszystkim nie pozwala na łapanie się za siatkę. To jest niedozwolone, przypominamy, przy walce w oktagonie, tak jak mamy tutaj do czynienia z tego typu rywalizacją, właśnie tego typu zachowania nieraz zmęczonych zawodników, próba pomożenia sobie w ten sposób. Tak, teraz sędzia znowu przerwał tą walkę w klinczu, zaczęła się walka w stójce, dobra kombinacja Rakowskiego. Przede wszystkim widzimy tutaj tą zaletę, przewagę oktagonu nad ringiem. Zawodnicy nie wpadają w winy, nie ma tego zagrożenia, że oni wypadną z tego ringu. Podobnie przy obaleniach. Bardzo często w ringu zdarza się, że jednak te liny nie są w stanie powstrzymać zawodników i oni wypadają, doznają ciężkich kontuzji. Walki z tego powodu są przerywane. Tutaj takiej opcji nie ma. Końcówka tego dodatkowego czasu walki. Jeszcze jeden i drugi próbuje zaakcentować swoją lepszą dyspozycję na samym finiszu. I jeszcze raz arbiter wyprowadza obu zawodników do centrum maty. I po raz kolejny stójka, ale już znowu mamy klincz. Znowu Rakowski jest zawodnikiem dociśniętym do siatki przez Ziółkowskiego. Obaj są potwornie zmęczeni, widzimy to.
Jeszcze próba obalenia przeciwnika nieudana. Tak, i teraz to Żółkowskie z plecami do siatki. Widzimy tam narożnik Rakowskiego. I w tym momencie pojedynek dobiega końca. Jak widać, sekundanci obu zawodników są zadowoleni z tego, w jaki sposób ich podopieczni finiszowali w tej batalii. No a my oczekiwaliśmy na werdykt. No i cóż, okazuje się, że pojedynek kończy się wynikiem remisowym.